Nagranie wykończonej pielęgniarki obiegło internet. Kobieta od kilku dni walczy o życie wielu osób. Ze łzami w oczach apeluje do wszystkich, by nie robili jednej rzeczy. Nagranie, na którym wycieńczona pielęgniarka wystosowała niezwykle wzruszający apel do wszystkich ludzi, w mgnieniu oka obiegło internet. Na co dzień kobieta niemal bez przerwy opiekuje się wieloma ofiarami pandemii koronawirusa. Teraz, ze łzami w oczach poprosiła, by nie robić jednej rzeczy. Nagranie wykończonej pielęgniarki obiegło sieć. Pandemia koronawirusa zatacza coraz szersze kręgi. Na całym świecie odnotowano już ponad 255 tysięcy przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-19, a śmierć w wyniku choroby poniosło ponad 10 tysięcy pacjentów. Służby ratunkowe i medyczne na całym świecie pracują dzień i noc, i codziennie z poświęceniem własnego bezpieczeństwa i zdrowia walczą o życie tysięcy pacjentów. Dawn Bilbrook pracuje na co dzień jako pielęgniarka w angielskim szpitalu zakaźnym w Yorku. Kobieta nagrała niezwykle poruszające wideo, które udostępniła na swoim Facebooku. Film szybko obiegł sieć, a internauci na całym świecie są niezwykle poruszeni szczerymi słowami 51-latki. Wycieńczona pielęgniarka właśnie zeszła z dyżuru, który trwał 48 godzin. W tym czasie nie miała chwili na odpoczynek, bo liczba chorych wciąż wzrasta, a personel medyczny pracuje na pełnych obrotach. Kobieta po wyjściu ze szpitala udała się po podstawowe zakupy spożywcze, by mieć co jeść podczas kolejnego dyżuru. W sklepie zastała puste półki. Nie ma owoców, nie ma warzyw, po prostu nie wiem, jak mam zachować zdrowie. Ci, którzy czyszczą całe półki, choć mają w domu podstawowe produkty spożywcze, powinni pamiętać, że to ludzie tacy jak ja będą się nimi opiekować, kiedy zachorują. Proszę, po prostu przestańcie to robić, powiedziała w nagraniu kobieta, mając łzy w oczach. Nagranie kobiety wstrząsnęło internautami. Puste półki w sklepach to rosnący problem na całym świecie. Przerażeni pandemią ludzie wykupują masowo podstawowe produkty spożywcze i higieniczne, których później brakuje dla pracowników służb, którzy z poświęceniem walczą o życie innych osób. Sytuację tę skomentował również premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, który wezwał obywateli do zachowania zdrowego rozsądku. Dzisiaj grzeje, 1. Pilne ostrzeżenia pierwszego stopnia dla aż 11 województw. Polacy muszą uważać. 2. Lekarz podał, kiedy nastąpi szczyt zachorowań na koronawirusa. Jest gorzej, niż wszyscy podejrzewali. Oczywiście, wszyscy rozumieją, dlaczego ludzie kupują te rzeczy, ale wszyscy radzimy pozostać w domu w razie zauważenia objawów. Proszę, bądźcie rozsądni i troszczcie się również o innych. Postarajcie się zmniejszyć niepokój związany z zakupami i zaopatrzeniem.
Paniczne zakupy zabezpieczają nasz własny dom, ale pozbawiają bezpieczeństwa innych, powiedział polityk. Najlepsze newsy dnia, źródło, Fakt24. Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.